Teatrze Miejskim na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu w dniu 5 grudnia 2017 roku na uroczystościach upamiętniających 150. rocznicę urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. Bardzo proszę pana Marka Bronkowskiego, burmistrza Sandomierza, symbolizującego burmistrza Sandomierza z 1934 roku, pana Adama Musierskiego, który wręczył marszałkowi Piłsudskiemu akt honorowego obywatelstwa miasta Sandomierza, o odczytanie tegoż aktu i symboliczne jego wręczenie panu marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, którego w dniu dzisiejszym symbolizuje pan Adam Bidas, szef jednostki strzeleckiej numer 2018 w Sandomierzu oraz Związku Strzeleckiego Strzelec. Panie burmistrzu, panie marszałku, prosimy bardzo. Twórcy wiekopomnego czynu, krzycicielowi niepodległości ojczyzny, wodzowi narodu, pierwszemu marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu, w czci i hołdzie Rada Miasta Sandomierza zebrana na uroczystym posiedzeniu dnia 19 marca 1934 roku nadaje obywatelstwo honorowe miasta Sandomierza. Dokument przekazuję panu marszałkowi. Drugi dokument przekazuję panu Zbyszkowi Puławskiemu w podziękowaniu za pamięć, którą otacza wszystkich honorowych obywateli i historię naszego miasta. Panie Zbyszku, proszę przyjąć również ten dokument. Dziękuję serdecznie, panie burmistrzu. Jestem niezmiernie zadowolony, że doszło do dzisiejszej uroczystości. Proszę państwa, cieszmy się z tego powodu, bo dzisiaj jest bardzo ważny dzień. 150. rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, honorowego obywatela miasta Sandomierza, Królewskiego Grodu. Pan marszałek się zgodził również na to, żeby bulwar nadwiślański nosił jego imię, prawda? I również gimnazjum męskie, które się mieściło na ulicy Żeromskiego. I w tej chwili jest tu, gdzie jest ekonomik, też miało tytuł tego naszego wspaniałego Polaka marszałka. Chcę państwu również dodać, że jest cały czas czynna od roku ubiegłego, od grudnia też, 5 wystawa poświęcona marszałkowi w archiwum państwowym na ulicy Żydowskiej, prawda? Dzięki temu, że pan Piotr Pawłowski się zgodził i jest tam, są dokumenty oryginalne. I jest również pomnik, proszę państwa, marszałka Piłsudskiego, który był zaprojektowany przez architekta Mączyńskiego z Krakowa, ale niestety wybuchła wojna i nie zdążono zrealizować. Mam nadzieję niepłonną, że wreszcie Sandomierz się zdobędzie na to, żeby marszałka uczcić godnie, bo w tej chwili nie ma nawet prostej tablicy, prawda? Wiem od pana burmistrza, że w przyszłym roku na bulwarze właśnie imienia Józefa Piłsudskiego będzie odsłonięty głaz pamiątkowy i tam wtedy wreszcie będzie wiadomo, że to jest bulwar imienia Józefa Piłsudskiego. Jest też wystawa skromna w Bibliotece Pedagogicznej na ulicy Sokolnickiego. Także serdecznie zapraszam i dziękuję panie burmistrzu za dzisiejszą uroczystość. Również dziękuję panu marszałkowi, który zaszczycił nas tutaj dzisiaj. Proszę państwa, także dziękuję serdecznie. Pozwolę sobie jeszcze państwu pokazać oryginalny dokument 34 roku. Tak wyglądał akt nadania honorowego obywatela Sandomierza panu marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Jak to jest?
byś to czytał z ręczy czy maszynowy. Miał tłumaczenie. Polskie dla Polski. Dlaczego dla Polski? To była w oryginale metaloplastyka, panie burmistrzu. A to jest tylko fotografia tego. Szanowni Państwo, na uwagę zasługuje fakt obecności na dzisiejszych uroczystościach młodzieży. Gościmy klasę mundurową zespołu szkół gastronomicznych i hotelarskich w Sandomierzu. Gościmy także młodzież ze szkoły podstawowej nr 2 w Sandomierzu. Gościmy szereg radnych Rady Miasta Sandomierza z całym prezydium tejże Rady i panem przewodniczącym. Drodzy Państwo, wszystkich Państwa zapraszam teraz do sali obrad ratusza. Zapoznamy się z prelekcją przygotowaną z tej okazji specjalnie przez panią Olę Pawłowską z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu. Zapraszam serdecznie. Dzieła w języku polskim, zwłaszcza romantyku, i umiłowała
matka Józefa Piłsudskiego bardzo duży nacisk kładła na wykształcenie swoich synów. I za czasów właśnie, kiedy mieszkali w dworku w Złowie, przebywały tam nauczycielki Niemka i Francuska, które właśnie dbały o rozwój intelektualny dzieci, ale także uczyły je języku. Natomiast ojciec Józefa Piłsudskiego, Wincenty, był człowiekiem bardzo pomysłowym i energicznym, o niespożytej energii, który był wręcz, obładnięty ideą przekształcania i unowocześniania rolnictwa. I miał taką ideę przekształcenia swojego majątku w takie prężnie działające gospodarstwo rolno-przemysłowe. Dlatego duży nacisk kładł na modernizację rolnictwa i na uprzemysłowienie. I to z jego inicjatywy wybudowano w jego majątku właśnie gorzelnie, wybudowano młyny, zajmowano się hodowlą koni i hodowlą bydła. Ale także na Wileńszczyźnie powstała pierwsza fabryka właśnie w majątku Józefa Piłsudskiego, drożdży i terpentyny. Także był to człowiek dosyć pomysłowy. Niestety, jak to bywa w przypadku osób gwałtownych i działających szybko, nie zawsze te inwestycje gospodarcze były trafione i z czasem ten majątek zadłużał się. I Józef Wincenty Piłsudski popadł w długi. Ostateczny taki cios dla majątku w Złowie był pożar, który wybuchł w 1875 roku. I był to pożar, który, no i to było wydarzenie, które tak naprawdę w takich przykrych okolicznościach się odbyło. Dlatego, że wszyscy mieszkańcy Złowa, pobliscy też mieszkańcy, uczestniczyli w przeprawie przez niedaleką rzekę Melę kotła parowego, który miał być użyty właśnie w bożeni budowanej przez Józefa Wincentego Piłsudskiego. I w momencie, gdy wybuchł pożar, nie było nikogo, kto mógłby ten pożar gasić. Skutek był taki, że w zasadzie cały dworek i wszystkie gospodarcze zabudowania spłonęły. I za chwilę pokażę Państwu. Oto jeszcze mamy młodego Piłsudskiego, młodego ziółka, jak mawiano na niego w domu. A tu mamy zarysowane fundamenty zabudowań dworskich i tego samego dworku. Także proszę zobaczyć, jak ogromny był to majątek, jak wiele budynków się znajdowało. Tyle zostało tak naprawdę z tego majątku. Rodzina na jakiś czas po pożarze musiała przenieść się do oficyny i tam mieszkała przez jakiś czas, ale ostatecznie podjęto decyzję, że rodzina porzuca Złów i przenosi się do Wilna. To są tylko nieliczne budynki, które zachowały się po pożarze. Tu drewniana piwniczka. A tu są ruiny właśnie tej gorzelni, o której Państwu mówiłam. Skutek był taki, że majątek złomowski popadał w coraz powiększe zadłużenie, w związku z czym właściciele postanowili go sprzedać. I dostał się on w ręce rosyjskie, bo nie można było sprzedawać majątku Polakom. I pozostał w ręku rosyjskim aż do 1915 roku, kiedy to te ziemie zajęli Niemcy i zostali w majątku złowskim aż do 1918, do końca wojny, i dokonali dzieła zniszczenia tak naprawdę. W majątku złowskim w Złowie była kapliczka, w której znajdowały się prochy pradziadka Józefa Piłsudskiego, i żołnierze niemieccy totalnie ją zrujnowali, wyszczyścili prochy, które tam się znajdowały, porozrzucali, szukając skarbów. I losy majątku złowskiego były tak możliwe, jak losy tej ziemi tak naprawdę po I wojnie światowej. Tu proszę Państwa, to już zdjęcia teraźniejsze tego Złowa, ale do chwili obecnej jeszcze wrócimy. W odrodzonej Polsce tak, Józef Piłsudski był w Złowie dwa razy, dwukrotnie, w 1919 i 1927 roku.
odnaleźć, ponieważ przetrwał wszystkie zawieruchy, II wojnę światową i czasy sowieckie i jest do tej pory i widzicie go Państwo tutaj w Otaj. Właśnie w czasach sowieckich na tym terenie stworzono sowchoz i tutaj była hodowla trzody chlewnej. Tak naprawdę wszystko zostało totalnie zrujnowane i dopiero po upadku Związku Sowieckiego Związek Polaków na Litwie zaopiekował się tym terenem, wykupił go i tak naprawdę dzisiaj jest to jedyne miejsce, gdzie swobodnie Polacy na Litwie mogą wyrażać swoje uczucia patriotyczne. Postawili pomnik, który Państwo tutaj widzicie, dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Polska powstała by żyć. Taki pomnik został postawiony. I jeszcze utworzono aleję pamięci, czyli posadzono dęby, które upamiętniają ważne wydarzenia i ważne osoby z historii Polski. Obok tego są te takie postumenciki, które informują nam o tym, dla uczczenia czego zostały te dęby posadzone. A tutaj właśnie jest ten dęb Józefa Piłsudskiego posadzony w 1937 roku. I tak jak mówiłam, wszystkie zawieruchy czasowe przetrwały. I teraz przenosimy się do miejsca, które również jest ważne, a często pomijamy, bo to jest miejsce, w którym Józef Piłsudski został ochrzczony. A ochrzczony został w miejscowości, która się nazywa Powiedziórka, a konkretnie w kościele świętego Kazimierza. Powiedziórka jest niepozorną miejscowością, w chwili obecnej ma około 420 mieszkańców, ale ten kościół sprawia, że jest to miejsce naprawdę wyjątkowe. To zdjęcie, które Państwo widzicie, pochodzi z 1935 roku. I dla porównania pokażę Państwu zdjęcie, które zostało zrobione w 2017. Tak naprawdę niewiele od tamtego czasu się zmieniło. Może troszkę ten kościół został podniszczony, troszkę nadgryziony przez ząb czasu, ale takie wrażenie, że czas się zatrzymał w tym miejscu, jest szczególnie mocne. I w kościele w Powiewiórce są dwa miejsca, które informują nas o jego związku z Józefem Piłsudskim. Pierwsza to jest tablica pamiątkowa, którą zamieścili mieszkańcy Powiewiórki. A jest to właśnie, jest tam napisane, nie wiem czy Państwo widzicie, Kościół Soropolski, miejsce chrztu marszałka Józefa Piłsudskiego, wodza narodu od synów tej ziemi. I już wyjaśnię, skąd się wzięła ta nazwa Kościół Soropolski. Kościół Soropolski, takie określenie pochodzi od rodu Soroku, którzy byli fundatorami, czy którego przedstawiciele byli fundatorami właśnie tego kościoła w XVII wieku. Czyli to jest pierwszy akcent, który nam upamiętnia Józefa Piłsudskiego w Powiewiórce. Tutaj Państwo macie tą tablicę bliżej. I drugi akcent to jest jeszcze wnętrze tego kościoła. To jest chrzcielnica, w której był chrzczony Józef Piłsudski, a nad nim jest stan aktu chrztu, oczywiście sporządzonego w języku rosyjskim. Ja Państwu przeczytam szybciutko tłumaczenie języka rosyjskiego. Rok 1867, dnia 15 grudnia w Soropolu w kościele rzymskokatolickim ksiądz Tomasz Woliński, proboszcz tego kościoła, ochrzcił z zachowaniem wszystkich obrządków sakramentu imieniem Józef Klemens niemowlę płci męskiej, urodzone tegoż 1867 roku, dnia 5 grudnia w Dobranzu, w parafii Soropolskiej, syna małżonków ślubnych Józefa i Marii Wilewiczów-Piłsudskich, stanu szlacheckiego, trzymani do chrztu Józef Maciękowski z Konstancją Rogalską, oboje szlachetni urodzeni. I to jest rzeczywiście wyjątkowy akcent i unikatowa rzecz. I ostatnim miejscem tak naprawdę, o którym chciałabym Państwu opowiedzieć, to jest właśnie mauzoleum matki i syna, które zostało wybudowane na cmentarzu w Wilnie na Rosie. W zasadzie o tym, że to miejsce, że tam spoczęło serce Józefa Piłsudskiego, zadecydował akt jego woli. I widzą Państwo tutaj na slajdzie fragment jego ostatniej woli, zatytułowany na wypadek nagłej śmierci, sporządzony na kilka dni przed śmiercią w 1935 roku w maju. I fragment ten nie
dla życia. Gdy mogąc wybrać, wybrał zamiast domu gniazdo na skałach orła, niechaj umie spać, gdy źrenice czerwone od gromu i słychać jęk szatanu, sosem szumie, tak żyłem. A zaklinam wszystkich, co mnie kochali, sprowadzić zwłoki mojej matki z Sugin, Wielkomiejskiego powiatu do Wilna i pochować matkę największego rycerza Polski nade mną, niem dumne serce u stóp dumnej matki spoczywa. I rzeczywiście muszę przyznać, że tą realizację woli Piłsudskiego rozpoczęto natychmiastowo. Serce Józefa Piłsudskiego po jego śmierci zostało wyjęte i schowane, umieszczone w prowizorycznej takiej urnie szklanej. I po uroczystościach pogrzebowych, które odbyły się w Krakowie, wdowa po Piłsudskim zawiozła je do Wilna i zostało ono złożone w kościele Świętej Teresy. I sprowadzono też wtedy proch matki Piłsudskiego właśnie do kościoła Świętej Teresy. I w zasadzie rozdajemy komitetowi organizacyjnemu przygotowanie miejsca na Wileńskiej Rosie i przygotowanie mauzoleum, w którym miały spoczywać szczątki Marii Wilewiczowej Piłsudskiej i serce marszałka Piłsudskiego. I te uroczystości odbyły się dokładnie w rocznicę, pierwszą rocznicę śmierci marszałka Piłsudskiego. I to są też zdjęcia, które upamiętniają tę chwilę przeniesienia tych szczątków matki Piłsudskiego, jego serca, do mauzoleum matki i serca syna na Wileńskiej Rosie. Katafalk z trumną matki Piłsudskiego został wystawiony dzień wcześniej w kościele świętej Teresy, a u podnóża tej trumny stało serce Józefa Piłsudskiego. Na drugi dzień odbyło się nabożeństwo żałobne i kondukt wyruszył na Wileńską Rosę. Gdy tam dotarto i złożono trumnę i złożono serce Józefa Piłsudskiego, wszyscy zamilkli na 3 minuty, a w momencie, gdy ciało zostało pochowane, te szczątki zostały pochowane, rozległy się salwy armatnie. I w ten sposób powstało jedno z najbardziej wzruszających miejsc na Wileńszczyźnie, powiązane z Józefem Piłsudskim, właśnie mauzoleum matki i serca syna. I jeszcze właśnie to wygląda w ten sposób w czasach obecnych. A tutaj jest kwatera wojskowa, z której części wydzielono miejsce właśnie, żeby stworzyć mauzoleum. I jeszcze Państwu powiem o jednej rzeczy, która jest już tak na zakończenie zupełnie, jest bardzo wzruszająca. W roku 1939, kiedy wkroczyli już Sowieci do Wilna, 18 września, wartę przy mauzoleum pełniła ostatnia warta, prawda? I ci żołnierze mieli możliwość wycofania się i opuszczenia tego miejsca, uratowania życia. Żaden z nich się nie ruszył i wszyscy zginęli, zamordowani przez Sowietów. Pozwolę sobie też na taką osobistą refleksję, bo myślę, że Józef Piłsudski jest też człowiekiem symbolem, człowiekiem, który uosabia ideę niepodległości. I ci żołnierze są jakby wzorem dla nas, że tej niepodległości trzeba bronić do końca, bez względu na okoliczności. Również mieszkańcy Sandomierza i ziemi sandomierskiej. Istnieją takie strony na Starszykowej Barki. Można tam stawić nazwę miejscowości, można szukać aktów urodzenia, również waszych pradziadków i jeszcze raz ważne na tym. Są również strony poświęcone na przykład regionom marszałka, albumy regionu z imionami, nazwiskami, też aktami wojennymi. Jestem przekonany, że znajdziecie tam swoich krewnych, swoje rodziny. Ta historia to nie są tylko te fakty, że was o nim książka, czy jesteście pewne przekazywanie panią księg, czy czasów. Ale w tych historiach i wydarzeniach kończących się z powstaniem wolnym Polski dotyczyły nasze rodziny. Poszukajcie w internecie. Gorąco was zachęcam, może i muzeum w przyszłym roku pomoże w podobnych poszukiwaniach wam. Panie dyrektorze, przepraszam, prosiłem, żeby pan powiedział jeszcze parę zdań, proszę państwa, bo tu jest ciekawostka dużą, którą kiedyś pan dyrektor mi opowiadał, że jego kuzyn brał udział... Stawmy tutaj
i panu burmistrzowi pewną rolę. Ale dlaczego pan nie chce, panie dyrektorze, tego powiedzieć? Bo jest bardzo ciekawa z powitania marszałka Piłsudskiego na dworcu wiedeńskim czy wileńskim, tak? W Warszawie brał udział kuzyn pana dyrektora. Jest zapisany w liście tych witających na pierwszym miejscu, bo ma nazwisko takie samo. No, panie dyrektor, dlaczego pan się kryguje? Jestem przekonany, że to jest akurat dobry czas, miejsce, żeby tego typu wspomnienia tutaj podzielić się. Tak, myślę, że jest bardzo wiele wypadków, wiele wydarzeń, oczywiście z rokiem 1918. Czy w ogóle z budową obrony Polski po 1918? No rzeczywiście pan Zbyszek wspomniał o tym. Też te słowa, kiedy zwłaszcza do was, ludzi młodych, pewnie będą się pojawiały filmy, sztuki też w telewizji łączące się z rokiem 1918, z przyjazdem z Magdeburga 11 listopada marszałka Józefa Piłsudskiego do Warszawy. W różnych przedstawieniach filmowych, inscenizacjach jest pokazywany tłum ludzi witających go na dworcu. Rzeczywistość była inna, marszałek przyjechał sam, witał go 4 osoby, przyjechał notabene bez żadnych rzeczy, że tak powiem, zapasowych. I kręgu paru, czterech osób witających, akurat tak się zdarzyło, że był mój krewny Konstanty Abramowicz, który został potem pułkownikiem Wojska Polskiego, attaché Wojska Polskiego w Tallinie. Ale to kiedyś panu Zbyszkowi o tym wspominałem. A w tej chwili się tą krótką informacją dzielę, bo oczywiście mam nadzieję, że w Muzeum Śląskim będziemy mogli mówić o marszałku, o jego życiu, o jego współpracownikach, o powstawaniu wolnej Polski w 1918 roku, właśnie w roku przyszłym. Ale chciałbym właśnie przede wszystkim jednak zachęcić, żebyście wy jako ludzie mogli się nieli do rozmaitych danych poprzez internet, który jest naprawdę kopalnią wiadomości również na temat waszych dziadków, pradziadków i ich udziału w powstaniu Polski. Dziękujemy bardzo.